Jaya Charadeva Jaya Shlabraupada jest to 16. płyta, 70. ścieżka. Jest to wykład ze Srimad Bhagavatam, kanto 3, rozdział 25, tekst 20, dany przez Jego Boską Miłość, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nagrany 20 listopada 1974 roku w Bombaju, w Indiach. Basangam ajarang phasam atmano kabayo vidu. Saiva sadhusu krita moksadaram apabhidam. This is the definition of our Krishna consciousness movement. To jest definicja naszego ruchu świadomości Kryszny. Consciousness is there. Świadomość jest. Living being means that żywa istota znaczy, to musi być świadomość. The consciousness, świadomość. Consciousness, when it is muddy or świadomość, kiedy jest taka taka zmulona czy zanieczyszczona on account of, z powodu intermingling with these modes of nature, tych cech materialnej natury we become more and more entangled. My zostajemy bardziej i bardziej uwikłani. There is a verse, jest werset in the Chaitanya Charitamrita, w Chaitanya Charitamrita wypowiedziany przez Pana Chaitanya Mahaprabhu. Sadhu sanga, sadhu sanga, sarva shastri koy. Labamatra sadhu sanga, sarva siddhi hoy. Sadhu sanga. Sadhu sanga. Tutaj jest również polecane. Saiva sadhu sukrita. Towarzystwo. Sangha sanyati kamo. In the dziecko płacze. Nie. Sangha sanyati kamo. As you associate, jak towarzyszysz? Man is social animal, it is said. Człowiek jest zwierzęciem społecznym, jest powiedziane. So, according to your association, i zgodnie ze swoim towarzystwem, you can mold your character. Możesz ułożyć swój charakter. If you associate, jeśli towarzyszysz with businessman, z biznesmenem, then they actually form so many faktyczna forma, tak wiele towarzystw, to develop, aby rozwinąć swoją możliwość biznesu. Praktycznie oni tak gromadzą się, wymianę robią w towarzystwie. To towarzystwo takich sklepikarzy. To towarzystwo. Jest tam klub. Drunkards. Towarzystwo pijaków. So there are many associations. Jest wiele towarzystw. And this association, i to towarzystwo, different types of association, różne rodzaje towarzystwa, the cause of bondage, są przyczyną uwikłania w tą szczególną rzecz. Everyone knows it. Każdy o tym wie. Sangha sanjayati kama. Similarly, if you podobnie, the association, jeśli przełożysz swoje towarzystwo to the sadhu, do sadhu, then wtedy moksadaram apabhidam, the door for liberation, otwierają się drzwi do wyzwolenia. If you associate with, jeśli towarzyszysz z osobami materialistycznymi, then your bondage becomes more, wtedy twoje uwikłanie staje się mocniejsze.
A jeśli towarzyszysz sadhu czy spirytualistami, wtedy twoje uwikłanie takie się staje rozluźnione. Czy drzwi do wyzwolenia otwierają się. Jusitang sangi sangam. Tamodaram jusitang sangi sangam. Sadhu sangha. Sadhu sangha. And Josit sangha. Josit sangha. Josit means. Josit znaczy. Woman. Kobieta. Or things which are meant. Czy rzeczy, które są przeznaczone do zadowalania zmysłów. Woman is symbolical. Kobieta jest representation. Takim reprezentacją zadowalania zmysłów. Ale cokolwiek przeznaczone dla zadowalania zmysłów nazywa się Josit. Tamodaram Jositang Sangi Sangam. Jositang. So this material world. Ten świat materialny jest pełen Josit Sangha. Każdy jest zainteresowany zadowalaniem zmysłów. W Bhagavad Gita jest powiedziane, osoby przywiązane do zadowalania zmysłów, Boga znaczy zadowalanie zmysłów. Aishwarya, bogactwo i zadowalanie zmysłów. Ci, którzy są mocno przywiązani. Teraz, dlaczego ludzie są tak bardzo wolni w zrozumieniu duchowej wartości życia w chwili obecnej? Dlaczego ludzie nie są manda? Manda znaczy bardzo wolni. Oni nie podejmują poważnie, ruch świadomości Kryszny jest najważniejszym ruchem dla wzniesienia ludzkiego społeczeństwa. Ale oni nie przyjmują tego bardzo poważnie. Dlaczego? Oni byli nauczani, współczesna cywilizacja jedynie naucza ludzi, jak cieszyć się życiem, zadowalając zmysły. Szczególnie w krajach Zachodu. Tak wiele rzeczy. Nawet dla strzyżenia jest maszynka. To znaczy, oni nie chcą oszczyć brzytwy nawet. Dawniej tam był taki brzytwa. Teraz tylko weź maszynę, żeby nawet nie ruszać ręką. Widzisz? To jest postęp cywilizacji. Im bardziej cieszysz się swoimi zmysłami, ale faktycznie ludzkie życie jest przeznaczone nie aby cieszyć się zmysłami. To nazywa się tapasją. Odrzucić. To jest ludzkie życie. To jest cywilizacja wedyjska. Najpierw system brahmachari. Jak odrzucić zadowalanie zmysłów? To jest pierwszy trening. Even Krishna, he had to go to the forest to collect. Nawet Krishna, dry wood for this. On musiał iść do lasu, zbierać suche drewno dla mistrza duchowego. That is mentioned in the Srimad Bhagavatam. To jest wymienione w Srimad Bhagavatam. Krishna was talking with Sudama Vipra. Krishna rozmawiał z Sudamą Viprą. Both of them went to collect. Jak obydwoje udali się zbierać suche drewno. And there was storm and rain. I była burza.
They become stranded in the forest. I tak zagubili się w lesie. The next day, następnego dnia ich nauczyciel i inni studenci znaleźli ich. So the brahmachari, brahmachari was trained, był szkolony tapasya. Not to enjoy. Nie, żeby się cieszyć. They would have to oni mogli to chodzić, żebrać od drzwi do drzwi, brahmachari. Matko, daj nam jakieś dotacje dla naszego ashramu. Oni byli szkoleni od samego początku zwracać się do kobiety jak matko. I jest tak wiele innych rzeczy. Oni wstawali wcześniej rano. Tapasya. Staliśmy się takimi głupcami, że nie wiemy, że jaki jest prawdziwy stan życia. Ja powtarzam znowu i znowu. Naszą prawdziwą pozycją jest nie umierać, ale my umieramy. Ale jesteśmy takimi głupcami. Nie dbamy o to. Umierajmy. Umierajmy. Ale pisma mówią, Krishna mówi, Bhagavad Gita mówi, że dlaczego masz umierać? Ale są tak tempogłowi, oni mówią, umierajmy. Co to jest? Krishna mówi. Krishna wybrał to. Ich całe życie jest nieszczęsne. Ale jesteśmy tak głupi. Przyjęliśmy ten nieszczęsny stan życia jako takie, co musi być. Przyzwyczaili się do tego. Ale Bhagavad Gita, Bhagavan osobiście mówi, twoje prawdziwe nieszczęsny stan życia to są cztery rzeczy. Narodziny, śmierć, starość i choroby. A kto to poważnie przyjmuje? Jest tak wielki postęp w wykształceniu naukowym. Kto robi poszukiwanie, jak zatrzymać śmierć? Nie. Nikogo tam nie ma. Żaden mózg naukowców nie działa. Ale to jest możliwe. Dlatego Krishna przychodzi. Ci dranie, kiedy oni zapominają, że śmierć nie jest naszym zajęciem, to jest sztucznie tak nałożone na nas. Ale my musimy zostać bez śmierci znowu. To jest doskonałość ludzkiego życia. Ale nikt o to nie dba. Staliśmy się tak tępi. Ktoś może uniknąć narodzin, śmierć, starości. Ponieważ Krishna mówi, dusza, atma. Ona nie umrze i nie rodzi się. I faktycznie my doświadczamy narodzin, śmierci, starości i chorób. Nadal nie jesteśmy tacy czujni. Żadnej inteligencji. I z tego powodu Sanatana Goswami, kiedy zbliżył się do Chaitanya Mahaprabhu, jego pierwszym pytaniem było, mój drogi panie, tak czy inaczej, ty ściągnąłeś mnie do swoich lotosowych stóp. Ale ja pytam ciebie, jaka jest moja prawdziwa pozycja? Dlaczego jestem zmuszany cierpieć te trzy rodzaje nieszczęść? Nikt nie pyta. Dlatego te rozmowy, które mają miejsce, to jest jedynie, jak otrzymać wyzwolenie z tych czterech zasad
materialnych warunków, narodziny, śmierć, starość, choroby. To nazywane jest moksza. Moksza, czy wyzwolenie. To jest jak bicie martwego konia. Nikt nie jest zainteresowany wyzwoleniem, czy nikt nie może pojąć nawet, że jest coś takiego jak wyzwolenie. Wyzwolenie znaczy uwolnienie się od warunków narodzin, śmierci i starości. To nazywa się wyzwoleniem. W chwili obecnej osoby współcześnie wykształcone nie wiedzą, że jest coś jak wyzwolenie i to może być osiągnięte. Jest proces i całe pisma wedyjskie próbują wykształcić nas, aby otrzymać wyzwolenie. Oni nie wiedzą o tym. Staliśmy się tak tępi. Dlatego w tym wieku, szczególnie Kali Yuga, nasz stan jest opisany jako manda, bardzo, bardzo źli, czy bardzo, bardzo wolni. Jeśli ktoś jest odrobiną zainteresowany, oni przyjmą jakąś ścieżkę, która nie jest uznana. Oni wymyślą coś. Tak wiele izmów. Teraz jacyś ludzie przyszli, bardzo dominujący w Bombaju. Oni również wymyślili coś, aby kształcić, czy oświecić mieszkańców lasów i gór. Nie, nie. Co ty robisz tutaj? Ale oni są zainteresowani. Nie zainteresowani. To jest hobby. Nikt nie może. Są góry. I przykładowo w Afryce jest tak wielu Afrykanów. Oni żyją. Jest naturalne prawo. Ale jest proces. Tym procesem jest świadomość Kryszny, przez którą każdy może być wzniesiony. Nie za pomocą tych materialnych środków. Materialne środki. Ty nie możesz zrobić tego. Tak jak w stwierdzeniu Śukadewy Goswamiego jest powiedziane. Ty możesz uczynić każdego szczęśliwym, nawet kirata. Kirata znaczy Afrykanie. Oni są nazywani Nishada. Nishada był narodzony jako syn króla. Teraz zapomniałem imię. Brat Maharaja Prithu. Pena? Beno, tak. Out of the body of Beno. Z ciała Beny. Nishada. So they became. Oni zostali złodziejami. Oni byli profesjonalnie. Oni stali się złodziejami. And they were asked to live in the jungle. I byli poproszeni, aby żyli w dżungli. We have got practical. Mamy praktyczne doświadczenie. So these junglies. Ci w dżungli, oni są bardzo przyzwyczajeni. Jakkolwiek będziesz utrzymywał ich wspaniale, oni będą kraść. Nishada. Czy tak nie jest? Mamy bardzo praktyczne doświadczenie. My nauczyliśmy świadomości Kryszny. I my mamy doświadczenie. Różne rodzaje osób. Oni również mogą być wyzwoleni. Jak? Jeśli oni towarzyszą z sadu.
To znaczy, jeśli otrzymają możliwość towarzystwa z wielbicielami, mogą być wyzwoleni. Każdy może być wyzwolony. Krishna mówi w Bhagavad Gita, Man hi partha bapasitya jipisu papajuna. Nisko urodzony, papajoni, punyajoni i papajoni. Punyajoni znaczy źródło narodzin. Są dwa rodzaje joni. Pobożne i niepobożne. Ci pobożni otrzymują możliwość narodzin w bardzo arystokratycznej, zniosłej rodzinie, wykształconej w rodzinie uczonego brahmina. Wtedy Aishwarya, bogactwo, wykształcenie, śruta, śri, piękno. To są symptomy pobożnego życia. I coś przeciwnego, brzydko wyglądający, narodzony w rodzinie niskiej klasy, prawie zwierzęcej, wtedy żadnego wykształcenia, żadnego charakteru. To jest niepobożne życie. Ale sadhu sangha, nawet jeśli ktoś narodził się w rodzinie niskiej klasy, papajoni, jeśli ktoś przyjmie schronienie Kryszny, Kryszna mówi, jeśli ktoś przyjmie moje schronienie, Kryszna nigdy nie odrzuca kogokolwiek. Społecznie możemy odrzucić czandala, żeby nie wchodził do mojego domu. Ale Kryszna i wielbiciel Kryszny nie odrzuca. To jest świadomość Kryszny. Oni nigdy nie odrzucą. Tak, ty chodź tu, jesteś witany. Również przyjmij wykształcenie w życiu duchowym. Również zostań wielbicielem Kryszny. Czasami jesteśmy krytykowani, ale Kryszna mówi, On daje, ofiaruje schronienie. Chodź. Nieważne, że narodziłeś się w rodzinie niskiej klasy czy rodzinie niepobożnej. To nie ma znaczenia. Krishna mówi, ci, którzy są bardzo nisko narodzeni, nawet oni mogą przyjść i przyjąć świadomość Kryszny i zostać zaawansowanymi, wzniesionymi do wyzwolenia. A co tu mówić o osobach pobożnych, które narodziły się w rodzinie brahmina? Narodzenie się w rodzinie brahmina wymaga punia, pobożnych czynności. Narodzenie się w rodzinie bogatej, do tego potrzebne są punia. Suchinam znaczy bardzo zaawansowany, pierwszej klasy, wzniosły brahmin, suci. To są ci, którzy narodzili się w rodzinie wysokiej klasy, brahmina, czy bogatej rodzinie. Oni nie są zwykłymi osobami. Najlepsza rzecz, ktoś, kto narodził się w rodzinie brahmina, ale kto o to dba? Oni tracą tą możliwość. Krishna mówi, narodziłeś się w rodzinie brahmina? Dlaczego nie przyjmujesz mojego schronienia? Ponieważ, dlaczego? Sadhu. Brahmin znaczy sadhu.
Vaishnava znaczy sadhu. Sannyasin znaczy sadhu. Ajata satrava shanta sadhava sadhu bhushana. This is a sadhu. To jest sadhu. Ta sadhu. Sadhu. They are very titikshava. Oni są bardzo titikshava. Similarly, brahmana qualification is also. Cechą brahmina jest również tolerancja. Satta saucham samodamo titiksha. Titiksha, tolerancja. Arjava, prostota. Gyanam vigyanam asrikam brahma karma svabhava. Podobnie sadhu. Musi być klasa ludzi w społeczeństwie. Pierwsza klasa sadhu. It will improve. If everyone is devote and suit. Wtedy społeczeństwo się tam polepszy. Jeśli każdy jest takim złoczyńcą i siódrą, how the society will be peaceful. Wtedy jak będzie spokój w społeczeństwie. Therefore, to organize dlatego, the society, aby zorganizować społeczeństwo, Krishna recommends. Krishna polecza. Chaturvarnamaya system guna karma vibhaga. There must be ideal brahmin. Musi być idealny brahmin. There must be ideal kshatriya. Musi być idealny kshatriya. Ideal vaishya. Idealny vaishya. And balance all shudras. I balans wszyscy śudrowie. But nobody is caring that. Ale nikt o to nie dba. The sadhu means sadhu znaczy devote. Wielbiciel. Krishna's devote. Wielbiciel Kryszny. That is called sadhu. To jest nazywane sadhu. Tutaj jest stwierdzone. Saiva sadhu sukrita. The same association. To samo towarzystwo. Sadhu sangha. Sadhu sangha. To who is sadhu? Kim jest sadhu? Sadhu means devote. Sadhu znaczy wielbiciel. It is defined. To jest zdefiniowane przez Krysznę osobiście. Sadhu reva samantabba. On jest sadhu. Kto? Bhajate imam ananna bhak. Opite sudhuracharo. Bhajate imam ananna bhak. Sadhu reva samantam. He is sadhu. On jest sadhu. Anyone. Każdy. Who is, kto jest? Without any reservation. Bez żadnej rezerwacji. Has begun serving Krishna. On zaczął służenie Krysznie i angażowanie się w świadomość Kryszny. To jest definicja sadhu. Didikshava. Dlatego Chaitanya Mahaprabhu instruował, jak zostać sadhu. Zajęciem sadhu jest zostać bardzo tolerancyjnym, ponieważ każdy zostanie wrogiem. Jeśli zostaniesz wielbicielem, każdy zostanie wrogiem, ponieważ oni są asurami. Nawet ojciec. Hiranyakasipu jest ojcem Prahlada Maharaja. Chłopiec, pięcioletni. Jaki jest jego błąd? On intonuje Hare Krishna. I jego ojciec staje się wrogiem. Up to which, what strength? Jaka siła? Now he was prepared to kill. Teraz on był przygotowany zabić. He was insisting the boy. On tak nękał tego chłopca. So why you are chanting Hare Krishna? Dlaczego intonujesz Hare Krishna? Why you are speaking of a separate God? Dlaczego mówisz o oddzielnym Bogu? Ja jestem Bogiem. That is Asuri. To jest Asuri. Those rascals, ci dranie, którzy ogłaszają, że zostali Bogiem, oni są demonami Hiranyakasipu. Prahlad Maharaja nie przyjął. Prahlad Maharaja, nawet jak ojciec tak naciskał, że ja jestem Bogiem, dlaczego mówisz o jakimś innym Bogu? Ja jestem Bogiem. I Prahlad Maharaja nie przyjął tego. On przyjął ojca jako asurę. Sometimes it was quarrel between czasami była kłótnia pomiędzy ojcem i synem. Sometimes the father czasami ojciec would call, my dear, mógł tak wzywać. Mój drogi Prahlado, right, w porządku. Let me know, chcę wiedzieć, what you have learned, czego się nauczyłeś. Najlepszą rzecz od swoich nauczycieli. So, he replied, on odpowiedział, tasadu manne surabhajja, asurabhajja. It did not address him as father.
On nie nazwał jego ojcem, on nazwał jego najlepszym z asurów. Sadhu znowu. Sadhu manne asurabhajya. Dehna. Tak dalece jak ja rozumiem, ci, którzy są w ciele, w ciałach, Dehinam, not Dehanam. Nie Dehanam. Dehinam. On powiedział. Dehinam. Znaczy, my jesteśmy Dehi. My jesteśmy właścicielem tego ciała. Ja nie jestem tym ciałem. Ponieważ przyjęliśmy to ciało, my zawsze jesteśmy w nieszczęsnym stanie. My przyjęliśmy to tymczasowe ciało. To jest przyczyna wszelkich nieszczęść. Nie możemy tego zrozumieć. Rozmawiamy o tak wielu nieszczęściach. Ale co jest przyczyną nieszczęść? Tego nie wiemy. Każdy wie, ale on nie będzie to poznawał. Przyczyną jest to ciało. Ponieważ ciało jest, jest choroba, jest starość, są narodziny, jest śmierć. I cała walka jest, jak zatrzymać śmierć, jak zatrzymać narodziny, jak zatrzymać choroby, jak zatrzymać starość. Zobaczcie, dlaczego jest tak wielki postęp w nauce chemicznej? Dlaczego jest tak wiele lekarzy? Dlaczego jest tak wiele aptek, aby zatrzymać te rzeczy? To jest walka. Ale dlaczego one są potrzebne? Ponieważ my mamy to ciało. To ciało materialne. Prahlad Maharaja powiedział, ponieważ przyjęliśmy to ciało, że nie powinniśmy przyjmować tego ciała, to jest nazywane moksha dwaram. To powinno być misją ludzkiego życia. My nie jesteśmy zainteresowani. W tym wieku oni są wolni i mają swoje własne wytworzone idee. Dlaczego? Teraz wszyscy nieszczęśliwi i upadrutach, zawsze zaniepokojeni. Wszystko to jest z powodu tego ciała. Pisma zawsze mówią, że nie pracuj w taki sposób, że będziesz musiał przyjąć znowu ciało po śmierci. To jest twoje zajęcie. Nie, że gromadzić kror i krory rupi i zrobić bardzo dobre konto w banku i wieżowiec i trzy tuziny samochodów. Oni walczą, aby zapomnieć o tym. Ale głupi ludzie, oni nie wiedzą, że Krishna zabierze wszystkie te nagromadzone rzeczy w czasie śmierci. Krishna mówi, aham mrityu, jestem śmiercią. Ja zabiorę wszystko, co posiadasz. Głupie osoby nie rozumieją tego. Tak jak Hiranyakashipu. On posiadał. Tak bardzo potężny, że nawet półbogowie bali się jego. A Krishna zabrał wszystko w sekundę. Jedynie za pomocą pazurów. Jak to jest? Wspaniałe paznokcie. On chciał być bezpieczeństwa, że nie zginę w ten sposób. Nie zginę w ten sposób. Ale on zapomniał powiedzieć, że nie zginę z powodu tych pazurów.
On nie myślał, że ktoś może być zabity pazurami. Wszystkie jego formuły, że on nie będzie zabity w ten sposób, w ten sposób, w ten sposób, a zapomniał o tym. Nasza inteligencja jest taka, nawet matka Jasoda próbowała związać Krysznę, a przy końcu wiązania, kiedy miała zawiązać, tam brakowało takiej długości jak 5 palców. Nasza inteligencja jest czymś takim. Jakkolwiek mogę być inteligentny, jak bardzo mogę oszukać Krysznę, co najmniej niewielka taka, takie niedociągnięcie, różnica. Niewielka różnica. Że on nigdy nie myślał, że ja będę zabity pazurami. Not by any atomic bomb. Nie przez jakąś bombę atomową. He thought simply atom bomb can. On myślał jedynie o bombie atomowej. Może zabić. He never thought. On nigdy nie myślał, that Krishna can kill even że Krishna może zabić nawet pazurami. Angani jasya sakalendriya vritti manti. Pashyanti panti kalayanti chiranga. He can do everything. On może zrobić wszystko. But he wanted to be. Ale on chciał być oszukany. A on chciał oszukać Boga. Przejść ponad Bogiem. Ale to nie mogło być zrobione. To jest demon. I demony. Oni osobiście mogą myśleć, że są bardzo zaawansowani w wiedzy. Ale są draniem numer jeden. Ponieważ z powodu swojej tak zwanej wiedzy. Efekt wiedzy jest zabrany przez Mają. Są nazywani Mayavadi. Są bardzo dumni ze swojej wiedzy, ale Krishna mówi, ci dranie, ci te demony klasy ateistycznej, ich prawdziwa wiedza jest zabrana. To jak Hiranyakashipu. On chciał, że tak pośrednio ja będę nieśmiertelny. Nie zginę podczas dnia. Nie zginę w nocy. Nie zginę w wodzie. Nie umrę na ziemi. Nie umrę w niebie. Żadne zwierzę mnie nie zabije. Żaden półbóg nie może mnie zabić. Że żadna broń mnie nie zabije. Tak dalej. Brahma mówi, w porządku. Ale on nigdy nie zgodził się dać jemu nieśmiertelności. Ale on chciał oszukać Brahmę, że pośrednio, przez sposób negatywny, ja wezmę wszystko, dlatego jestem nieśmiertelny. To nazywa się osioł. Namang duskitana mura prapadante narado. He does not know. On nie wie, że inteligencja Kryszny jest zawsze co najmniej o kawałeczek większa od niego. Kogokolwiek. Nie powinniśmy być takimi głupcami. Osłami. Powinniśmy być inteligentni. Że to życie materialne jest jedynie walką o przetrwanie. My chcemy istnieć. Nie chcemy umierać. My nie chcemy być chorzy. My nie chcemy się rodzić. Dlatego jest tak wiele metod antykoncepcyjnych. Ale my nie chcemy. Starość. Tak jak jesteśmy starcami, tak wiele jest tam kłopotów. Nie chcemy wszystkich tych rzeczy, ale to jest tak wymuszane na nas. A nie jesteśmy wystarczająco inteligentni, jak uczynić rozwiązanie tych problemów. Dlatego nasz poprzednik, Sanatan Goswami, najpierw zadał te pytanie.
On był ministrem, był inteligentny i uczonym, braminem. Dlatego zapytał o to. Powinniśmy być dociekliwi. Robimy tak wielką walkę o przetrwanie, ale egzystencja, istnienie nie będzie pozwolone. Wtedy jaka jest przyczyna? Zostaliśmy takimi głupcami, że nie wiemy. A tutaj my omawiamy moksza twarę, jak uwolnić się od walki o przetrwanie. To jest misją życiową. Jak to może być zrobione? Teraz, tak bardzo jak jesteśmy przywiązani do naszej własności, do naszej rodziny, do naszego kraju, do naszych pieniędzy, do naszego biznesu, tak wiele rzeczy, do tak wielu rzeczy mamy przywiązanie. Tutaj jest powiedziane. Te przywiązania znaczą, my jesteśmy uwikłani. Związane ręce i nogi. Związane znaczy, ponieważ nasz umysł jest pełen i zaabsorbowany tymi materialnymi czynnościami. W czasie śmierci my musimy porzucić to ciało i przyjąć inne. Tak długo jak nasz umysł będzie zaabsorbowany, świadomość będzie zaabsorbowana w materialistycznym sposobem życia, my musimy przyjąć inne ciało. Krishna da możliwość. My nie wiemy, że naszą prawdziwą czynnością jest nie przyjmować innego materialnego ciała. My nie wiemy o tym. Jesteśmy takimi głupcami. My pracujemy w taki sposób, że my musimy przyjąć inne ciało. My pracujemy, my czujemy, że tak wiele trudności jest tam z powodu tego ciała, ale my nie działamy tak, jak uwolnić się z tego ciała, jak znowu stać się wolnymi i pozostać w naszym ciele duchowym. Tej inteligencji nie ma. Dziękuję Wam bardzo. Jai Śrīla Prabhupāda, Jai Acharya Deva. Tutaj nie ma głosu, jest tekst. Ruch świadomości Kryszny daje tą inteligencję. To jest ruch świadomości Kryszny, unikalny ruch. Jak dać inteligencję, aby zostać wyzwolonym? Moksha Dvaram, Apavritam, Mahat, Mahatsevam Dvaram, Ahur Vimuktech, Mahatseva, Mahatseva, Mahat znaczy. Kto jest Mahat? Mahatmam. Mahatmanas tumam padha, devim prakritim ashritah, bhajantyananya manaso, gyatva butadim avyayam. Ci, którzy zawsze są zaangażowani w bhajana, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oni są Mahatmami. Mahatmanas tumam padha devim prakriti mashritah bhajantyananya manasah. To jest bhajana. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. To jest mahatma. Dlatego mahatsevam dvaram ahur vimuktech. Jeśli służysz takiemu mahatmie, tak jak Haridas Thakur, który jest zawsze zaangażowany w intonowanie Hare Krishna, Hare Krishna, wtedy twoja ścieżka wyzwolenia jest otwarta. I tam odwaram ahur yoshitam sangi sangam. Jeśli towarzyszysz z osobami materialistycznymi, które pragną zadowolenia zmysłów, wtedy twoje tam odwaram. To jest droga do ciemności. Czynnością życia nie jest tam odwaram. Tamasi ma jyotirgama. Jyotirgama, udaj się do światła, nie pozostawaj. To jest instrukcja wedyjska. Jeśli faktycznie chcemy być wolni od uwikłania materialnej egzystencji, butwa, butwa, praliate, w zwykłym zrozumieniu, ponieważ straciliśmy nasz rozsądek, przykładowo siedzimy tutaj, jeśli ktoś mówi, teraz wynoś się,
siadaj tutaj. I znowu za pół godziny, jeśli on mówi, nie, nie, chodź tu. Dlatego, czy to będę lubiał? Nie, ja nie siedzę tutaj, ja odejdę. Podobnie tutaj życie, materialistyczny sposób życia znaczy butwa, butwa, praliate. Ty przyjmujesz jedno ciało, nie będziesz miał pozwolenia pozostać w tym ciele na wieczność. Ty musisz porzucić je, znowu przyjmiesz inne ciało, znowu musisz porzucić je. Czym jest to zajęcie? Ale są takimi draniami. Oni nie wiedzą, że jest tak wiele nieszczęścia w tym. My jedynie przyjmujemy jedno ciało i znowu butwa, butwa, praliate, tyaktwa deham, my. My nie wiemy, że ja nie jestem tym ciałem. My jesteśmy w takiej ciemności i cały świat jest w takiej ciemności. Yasyatma buddhi kunapetri. Oni przyjmują to ciało jak siebie. Tam jest tak wiele rzeczy. Ruch świadomości Kryszny daje im oświecenie i daje im wyzwolenie. I my dlatego prosimy każdego, aby skorzystał z tego. Teraz świadomość Kryszny znaczy, prosta rzecz jest, że ty intonuj Hare Krishna. Jeśli myślisz, że jesteś bardzo uczony, mędrcem i chcesz zrozumieć w całości naukę i filozofię, w porządku, chodź. My mamy książki, naucz się tego. Dwa sposoby. My mamy 3 tuziny książek dla ciebie. Ty nie możesz skończyć tego nawet w swoim całym życiu. Chodź. Inaczej, jeśli nie jesteś tak uczony, aby czytać wszystkie te książki, intonuj Hare Krishna. 2 rzeczy tam są. Skorzystaj z jakichkolwiek z nich i bądź wyzwolony. Dziękuję wam bardzo. Jaya Shri Prabhupada, Jaya Acharya Deva.